Jesteśmy w centralnym punkcie ostatniej części Ewangelii według Świętego Marka. Piętnasty rozdział od pierwszego wersetu no, praktycznie po ostatni opisuje no, chyba ten najbardziej tragiczny i taki trudny moment życia Jezusa, ale jednocześnie ten moment, właśnie w którym cała idea z jednej strony synostwa Bożego i tym, czym ono jest w perspektywie autora Ewangelii i motyw dotyczący Mesjasza, bardzo konkretnie pojmowanego, pojmowanego i rozumianego, to właśnie w tych miejscach tutaj szczególnie dojdzie do głosu. Mariusz, dobrze, że dzisiaj jesteś w ogóle też z nami z tego względu, że no tak, uczysz teologii praktycznej, między innymi duszpasterstwa i ja mam wrażenie, że wiele wątków, które tutaj się nam pojawi, to będą rzeczy, o których warto będzie też z tej perspektywy porozmawiać dlatego że dużo gadamy o teologii i też często naszą uwagę skupiamy na takich rzeczach, wątkach egzegetycznych, teologicznych, a tej teologii trochę tutaj będzie. Więc bardzo bym cię prosił o to, żebyś też mógł zwrócić czasami naszą uwagę na te rzeczy, które może po prostu właśnie warto będzie omówić w kontekście czy to zmierzenia się z cierpieniem, z jakiegoś rodzaju trudnościami natury takiej wewnętrznej, emocjonalnej, które mogą towarzyszyć trudnościom, przez które przechodzi człowiek. A widzimy, że to jest jakoś, jakąś esencją tego całego fragmentu. Piętnasty rozdział od pierwszego po piąty wiersz brzmi tak. Zaraz o świcie arcykapłani wraz ze starszymi, znawcami prawa i całą Wysoką Radą odbyli naradę, po czym związali Jezusa, odprowadzili i wydali Piłatowi. Piłat zapytał go: Czy Ty jesteś królem Żydów? To Ty mówisz odparł Jezus. Arcykapłani zaś pospieszyli oskarżyć go o różne rzeczy. Wtedy Piłat znów zapytał, nic nie odpowiadasz? Zauważ, że stawiają ci poważne zarzuty. Ale Jezus nic już nie odpowiedział. Także się Piłat zdziwił. Widzieliśmy końcówkę 14 rozdziału, Trudna noc, trudny wieczór, pojmanie, rada, Sanhedryn. Tutaj przechodzimy do innego, że tak powiem, etapu tego sądu. Dlaczego, dlaczego piła, dlaczego władza rzymska, dlaczego taki kontekst tego postępowania, można powiedzieć, tej procedury sądowej w stosunku do Jezusa? No Sanhedryn, ta rada żydowska, nie miał prawa nikogo zabić, ukrzyżować, w ten sposób ukarać, tak? I, i tutaj y, muszą sięgnąć po tą wyższą instancję, która jest w stanie wydać taki wyrok. A Wiemy, że oni właśnie wszystko robią, aby zabić Jezusa, aby, do, aby dokonała się Jego no, egzekucja i chcą to właśnie zrobić rękami władzy rzymskiej. To jest ciekawy moment. Właśnie zwróciłem uwagę na ten początek. Pierwszy wiersz, i zaraz, wczesnym rankiem. Kiedykolwiek się pojawia takie, takie, to, to słowo, i zaraz, świadczy o pewnym pośpiechu. Mm -hmm. tak? Żeby nie było czasu na jakąś refleksję, zastanowienie się nad tym, czy to jest... Właściwy moralny kierunek, więc trzeba działać szybko. Tak? Według zasady yy, dajcie mi człowieka, a paragraf na niego się znajdzie. I to jest identyczne działanie. To, to, to nie jest nic nowego. To jest coś, co działo się w historii, co dzieje się obecnie. Jest taka, powiedziałbym, intryga w tej starożytnej. Yy, oprawi. Mhm. No tak, więc z jednej strony mamy typ, typowy element Ewangelii Marka i tego stylu Markowego, gdzie ten termin Eutys będzie nam napędzał yy, tę narrację, ale faktycznie na tym etapie ta perspektywa również może nabrać takiego yy, sposobu yy, działania, metody działania, która nie pozwala właśnie tego yy, zatrzymać na jakimś etapie. Może, nie wiem, jak, nie wiem czy pamiętacie, kiedy się przewijało. Kasety VHS. Ja to pamiętam jeszcze. Mariusz I, to już i na I tam im więcej się naciskało, tym szybciej ona się przewijała. I, i być może on też tutaj tak, tak intensyfikuje tą akcję coraz więcej, tą zaraz, 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 bo tutaj też bohaterowie teraz naprawdę się spieszą, żeby przed zachodem słońca zdążyć ze wszystkim i załatwić się to jeszcze ten przed świętem. Tempo Tak, czyli to jest taki paradoks, bo no, święcimy. Sobotę, tak, w Szabat, to wiemy, że piątek to jest naprawdę intensywny hmm. dzień tego przygotowania, tego stresu. <grych> I no tutaj, to, no to przygotowanie podwójnie, tego szabatu jest w ogóle wyjątkowe, tak, tutaj tak? wyjątkowe. I to, myślę, że to jest też w pewien sposób y, obrazuje też I co Ja już to wspomniałem, że Marek tak się śpieszył, że pominął że prawie jeszcze ślad z życiorysu Jezusa, tak. <grych> Nie, ale całkiem serio, to on, on się skupia bardzo mocno, ten 15 rozdział, to jest taki moment, kiedy jakby, z jednej strony jakby przyspiesza narrację, ale zawsze, wydaje mi się że nawet, że zwania mhm. po to, żeby po, znaczy wypukli pokazać pewne szczegóły, stąd tu się pojawia czas, coś się dzieje wczesnym mhm. rankiem, coś się dzieje o godzinie trzeciej, dziewiątej, mhm. prawda, potem y, krótko przed, przed zachodem jeszcze tam się też śpieszą. No i tutaj pojawia się sylwetka Piłata, tak? tego, który tam rządził. To była prowincja w tym czasie cesarska, więc to był specjalny osoba delegowana przez Cezara. I tutaj Poncjusz Piłat jest tym, który ma całą tą prowincję zachować spokój. Taka wejścia do tej prowincji nie miał zbyt dobrego, bo wprowadził wojska, wojska rzymskie do Jerozolimy, co wcześniej nie miało miejsca, więc nie miał nie przywitał się dobrze z lokalnymi mhm. mieszkańcami. Tutaj przed tymi wydarzeniami też zbudował akwedut, a pieniądze z tego wziął ze środków, ze skarbca świątynnego. Także, no. Klimaty, relacje na linii Żydzi, Jerozolima, Piłat. Tak, tutaj była naprawdę. Nie najlepsza. Tak, na, nóż można, Sikiera można było zawiesić. tak? I, i teraz mamy. Ważne, święto żydowskie. Pewnie też dlatego on jest na miejscu, żeby pilnować, pilnować tak. porządku. No i mamy człowieka, który. No, tutaj akurat to jest ciekawe, że właśnie w Ewangelii Marka nie ma tych zarzutów, tak? nie są wypowiedziane te szczególne zarzuty. Inne kilka, przynajmniej trzy wy wymieniają względem Jezusa. Tutaj a tutaj się, ale, ale ogólnie, przed, przed sanhedrynem nie tak, wybrzmiewają tak, tutaj. W tutaj do Piłata, tak, nie? i Piłat po prostu mówi o wielu zarzutach mhm. i się pyta, czy Jezus nic. Nie odpowie na te zarzuty, a Jezus milczy. Tak? Dlaczego, dlaczego to milczenie? Dlaczego taka postawa? Dlaczego Jezus przyjmuje taki, taki punkt znalezienia się, że tak powiem, w tych trudnych okolicznościach? Wydaje mi się, że rozumie problem tego uwikłania. Tutaj nie chodzi o prawdę, tutaj chodzi o jakby końcowy wynik, prawda? Więc Jezus wie, w jakim kierunku to zmierza i wie, że cokolwiek powie na swoją bronę, to nie zmieni, bo nawet Piłat nie jest, ten, nie jest tą osobą, która decyduje. On jest troszeczkę taką postacią bezwolną, uwikłaną w, te, w ten problem Jezusa. Zobaczcie, że kiedy on się obudził rano, tak, to być może miał inną agendę. Mhm. inną agendę. No właśnie, bo Pascha i tutaj nagle wprowadzają no i... i wplątali go właśnie w tą, tą historię Jezusa. Przecież... I jest on jest troszeczkę... Ja powiedziałbym, że on, on tutaj jest w tym wszystkim chyba najmniej winnym. Tak jest moje odczucie. Przecież Ewangelia Jana mówi o jego żonie, która miała jakiś a sen. Tak, a tak. Natomiast tutaj wydaje mi się, że no, jest pewien fragment Starego Testamentu, który jest jednym z najbardziej cytowanych w Nowym Testamencie. To który jest, masz na myśli, bo jest ich w sumie sporo. Więc... Właśnie mówię, Izajasz 53 rozdział. Mm -hmm. tak? gdzie jest ten sługa Jachwę, mm -hmm. który zamilkł, nie otworzył mm -hmm. swoich ust tak, jak owca na rzeź prowadzona, i widzimy, że Jezus właśnie zachowuje się jak ten sługa Jachwę z Izajasza 53 rozdział. I, i nic dziwnego też, że właśnie wielu mm -hmm. nowotestamentowych autorów, ten. Widzi Jezusa właśnie i zajasza 53. To są właśnie w psychologicznej, tak. Tutaj jest wcześniej powiedziane o tym, że oskarżali go arcykapłani o wiele rzeczy, czyli ta cała masa oskarżeń, nawet nie, nie wiemy jak, jak one brzmią, o wiele rzeczy. I w tym momencie, kiedy widzisz, że jest masa oskarżeń, nie potrafisz ich odeprzeć, bo wiesz, cokolwiek powiesz, to nic to nie zmieni. Ja lepiej jest po prostu zamiknąć. Więc Jezus zachowuje się jak osoba, która Chcę do końca zachować swoją godność, nie chcę nie nie przed tymi ludźmi bronić siebie, prawda? Mm -hmm. Mateusz, e, zwrócił naszą uwagę tutaj na motyw dotyczący właśnie jakiejś e, aluzji czy odniesienia do fragmentu Izajasza. Wspominaliśmy już o tym też generalnie wcześniej, ale wydaje mi się, że to warto, żeby to nie uciekało naszej uwadze, że intensyfikacja wykorzystania Starego Testamentu w tej ostatniej części Ewangelii Marka jest naprawdę znacząca w porównaniu z dwoma wcześniejszymi częściami. Kiedy zrobiłem sobie taką listę właśnie odniesień do Starego Testamentu, które występują w tej części, to w Marku 14 i 15 mamy kilka odniesień do Psalmu 41, 2, kilkakrotnie do Psalmu 22, Drugiego oczywiście, który będzie budował nam obraz w ogóle całego ukrzyżowania, psalm 69. Elementami spajającymi te wszystkie teksty jest cierpienie sługi, tak cierpienie albo cierpienie sprawiedliwego, który w obliczu Boga stoi i woła o jakiegoś rodzaju działanie na jego rzecz. I w całym też w fragmencie, ale nie tylko tym, może nawet troszeczkę szerzej, znajduje przynajmniej raz, dwa, trzy, cztery. Sześć odniesień do 53 rozdziału Izajasza, który w zasadzie pojawia się w różnych punktach, ta syn człowieczy musi wiele cierpieć, i znowu tutaj będzie mieć odniesienie, ale to panu podobało się utrapić go cierpieniem. Więc tych takich odniesień niebezpośrednio wprowadzanych z tekstu pieśni o słudze Jagwej jest, jest, naprawdę sporo. I ten zachariasz, który też tam będzie wybrzmiał w czternastym rozdziale jako odrzucony pasterz, tak? To nam wszystko buduje ten obraz też w perspektywie, którego Jezus postrzega swoją własną misję. Wydaje mi się, że temat jest o tyle istotny, że Jezus, no my wiemy to, że Jezus ma świadomość tego wszystkiego, co go spotka. Kiedy byliśmy z nim w drodze do Jerozolimy, widzieliśmy, jak zapowiadał uczniom to, co jest, to stoi przed nim. Rozumiem w ogromnym stopniu, że jest to wypadkową jego zrozumienia i odczytania pism Starego Testamentu, przez co on rozpoznaje no właśnie, swoją własną ścieżką, potrafi, potrafi rozeznać tę swoją ścieżkę w perspektywie Starego Testamentu, co jest jednoznacznym z tym, że rozumie sens, postrzega i dostrzega powody, nadaje sensu temu wszystkiemu, co się wydarzy. Z tego też względu, właśnie z, z, tego, z tej perspektywy zrozumienia powodów, dla którego musi się znaleźć w tym miejscu, jak możemy rozumieć też w takim wymiarze właśnie egzystencjalnym nasze własne ścieżki, doświadczenia, w których mierzymy się właśnie z takimi sytuacjami, których byśmy sobie w życiu nie wybrali, których byśmy sobie których byśmy nie chcieli? Przecież Jezus też tego nie chce. Tak jest, kiedy jest w Gethsemane, woła do Boga: Ojcze, jeśli możesz, to oddal, oddal ten kielich ode mnie. Tak? Więc moje pytanie jest, w jaki sposób właśnie. To znaczenie sensu, rozumienie sensu jest w stanie pomóc człowiekowi w doświadczaniu cierpienia. Myślę, że jest bardzo znaczące, bo jeżeli cokolwiek robimy, ale widzimy w tym sens, to to, to nas napędza i pozwala przejść nawet najtrudniejsze e, doświadczenia. I, I tutaj nasz pan mierzył się naprawdę no, strasznymi wydarzeniami. Ale widać taką godność właśnie którą zachował, mm. taką też w pewien sposób stanowczość i siłę w ostarczeniu tych wszystkich jego przeciwników i dzięki temu że wiedział po co to robi, mógł kontynuować i iść dalej. I ja to nie raz widzę u ludzi jak ludzie reagują mm -hmm. na takie trudne momenty, które ich spotykają, prawda? Nie wiem, cierpienie kogoś bliskiego, śmierć dziecka, tego typu momenty to dają się trudne, zajmujące zupełnie jak przeżywają to ludzie wierzący, ludzie, którzy pokładają nadzieję w Bogu. Nie mówię o wierzących tylko i wyłącznie z tytułu, tak? czy z przynależności kościelnej. I ludzie, którzy nie mają takiego sposobu myślenia. To, co dla jednych jest załamujące i wyniszczające, dla drugich jest trudne, ale mają siłę przez to przejść, dlatego, że właśnie widzą w tym jakiś sens, widzą w tym Boże działanie. Tak? I wierzą, że nad wszystkim Pan Bóg panuje. Jezus też jest przekonany, że cokolwiek się z Nim nie stanie, Wie, że to jest droga Boża i stąd właśnie nie protestuje. On tutaj nie protestuje, nie tłumaczy się, nie usprawiedliwia, wysłuchuje tych wszystkich oskarżeń, wie, jaki jest ten punkt, do którego on w swoim życiu zmierza. Być może nie chce cierpieć, ale chce osiągnąć mhm. ten cel, dla mhm. którego przyszedł, więc ten cel go tutaj też napędza, tak? w tym sensie, że Pan Jezus chce go osiągnąć, mimo że musi przez takie cierpienie. Okej, okay, czyli jeśli jesteś w stanie dostrzec sens, tego co cię spotyka albo inaczej nadać sensu temu mm -hmm. co się spotyka to ewidentnie ma to wpływ na sposób na warunki w których przejdziemy przez sytuacje trudne mm -hmm. To jest wydaje mi się, coś niezwykle istotnego z takiej właśnie perspektywy duszpasterskiej i z perspektywy w ogóle można powiedzieć takiej terapeutycznej mm -hmm. albo autoterapeutycznej, tak? W sytuacji, kiedy zderzamy się z rzeczywistością, której sobie niekoniecznie, której sobie nie wybieramy, której nie chcemy. Mm -hmm. tak? Szukać tego sensu, znaleźć ten sens. Widać, że, że Jezus poprzez rozumienie właśnie swojej ścieżki, rozumienie swojej drogi na innych warunkach i w sposób godny w stanie przejść przez sytuacje trudne. Jeśli Ewangelia Marka jest właśnie co do formy, co do gatunku, tym, tym sposobem, poprzez który dostarcza nam wzorca dla naszego sposobu odnalezienia się w świecie, w różnego rodzaju okolicznościach i sytuacjach, a przecież my mamy swoje własne krzyże, według tego, co mówił Jezus, to jak? Świadomość na przykład odnajdowania sensu w piśmie świętym na podstawie też tego tła starotestamentowego i tych wypowiedzi Jezusa i cytowania jego Starego Testamentu. W jaki sposób właśnie nasze doświadczanie i, że tak powiem, czerpanie z tekstu Pisma Świętego może pomóc nam w takich sytuacjach kryzysowych? Na ja pewno jak widzimy jakąś analogię. Do historii, która jest opisana w Piśmie Świętym, a, a do jakiegoś wydarzenia, które nas spotyka, i w jakiś sposób bohaterowie mogą na, nam dać przykład, jak mm -hmm. iść przez to, to, to doświadczenie, które jest dla nas jakieś trudne, i, i w ten sposób y, też możemy zrozumieć, ok, oni też przechodzili przez mm -hmm. tego typu doświadczenia, więc ja też mogę przez nie przejść. I to jest taka otucha, to jest takie, że y, jest życie po tym doświadczeniu, tak. I y, i, I to dodaje takiej, e, takiej nadziei, że mogę przejść. Oni przeszli, więc ja też przejdę. Mhm. No może to jest tu właśnie to właśnie... Ważne, Ważny wątek. Mhm. Być może to jest też ta Pawłowa myśl, że nigdy nie przychodzi na wierzących doświadczenie, które by przekraczało ich siły, tak? A Pan Bóg daje z doświadczeniem i wyjście. I tutaj też jest... Jest wyjście. To jest kolejny jakby temat, bo mamy potem triumf zmartwychwstania. Mm -hmm. Bóg znajduje wyjście z sytuacji, wydaje się, bez wyjścia, bo śmierć jest doświadczeniem granicznym. W nasz ludzkiej egzystencji nie ma czegoś gorszego niż, niż śmierć, prawda? A jednak. <grym> Pan Bóg ma wyjście nawet i z takiej sytuacji. No z drugiej strony, jak ziarno nie umrze, nie może być tak. czegoś nowego. Nie więc w jakimś nawet takim, bym powiedział, egzystencjalnym wymiarze interpretacji całego tego doświadczenia krzyża, no ta śmierć, a czasami może okoliczności, że tak powiem, w których w tym wewnętrznym mhm. charakterze doświadczenia obumierania mogą być bolesne, tak jak ten krzyż, którego doświadczył Jezus. No, się okazują być konieczne, bo wydaje się, że bez krzyża, po prostu ten plan realizacji zbawienia, który jest szeroko określony na gruncie Starego Testamentu i przez który nas przeprowadza Marek, nie byłby zwyczajnie możliwy. Tak. Krzyż jest esencją, jest istotą, jest, można powiedzieć, tym tronem. Na który syn Boży zostanie wyniesiony, i właśnie w tym nabierze idea mesjanizmu nowotestamentowego zupełnie innego kształtu i charakteru. Ja powiem, że właśnie kiedy myślałem, jeszcze jako młodzieniec, naprawdę, byłem, byłem bardzo młodą osobą i byłem w takich okolicznościach, gdzie wiedziałem, że znajdę się w takiej sytuacji, że będę wśród wielu ludzi i będę się wyróżniał. <noise> tak? I, i właśnie w, naprawdę powiem, wam, że wtedy czytając te, te fragmenty, widziałem, że Jezus pozostał sobą, pomimo tego wyszydzania, tego, jaki był traktowany. I, i to była dla mnie taka myśl wtedy, jak, jak e, właśnie szedłem w takim kierunku też, że okej, okay, bez względu na to, jak co inni będą o mnie mówić, mm -hmm. ja mogę nadal pozostać sobą i wierny sobie i nie, i, i nie ulegać jakiejś presji, wpływu mm -hmm. innych e, ludzi. I, I ta właśnie postawa Jezusa była dla mnie inspiracją do Dawnych jakichś takich w ogóle niezwiązanych z religią, y, y, rzeczy, które, które wiedziałem, że mnie spotkają w moim życiu. I, I właśnie Jezus był moją inspiracją też, żeby pozostać wiernym moim ideałom, nie ulegać presji. Trochę okay, odwrotnie to jest... niż Piłat tutaj w tej historii. No tak. <grych> Ale to właśnie widzimy w tym wszystkim, y, że bycie takim świadomym siebie. Tak, jak, jak jest Jezus w tym konkretnym punkcie. Na podstawie rozumienia tego, kim jest, kim jest wobec Ojca, wobec Boga, wobec drugiego człowieka, jaką ma rolę do spełnienia, można powiedzieć, taki zintegrowany, wewnętrznie zdrowy, dorosły. Tak, tak, ja da, myślę, że to jest główny motyw właśnie tożsamość Jezusa. Tożsamość, On ma świadomość, osobie, a ludzie jest. nie do końca mają tę świadomość tak naprawdę, z kim oni mają do czynienia. I tutaj na wszelkie różne możliwe sposoby w tym tekście to się przewija. I już w tym który przeczytaliśmy i następne. Hmm. Na przykład, następny fragment mówi o tym, że e, Piłat oferuje ludziom: OK, to wypuszczę wam jakiegoś hmm. więźnia. Tak. I stawia w opozycji hmm. do Jezusa, innego Jezusa, chociaż Marek nie omija wspomnę. jego Mateuszu imię. Tak, e, tutaj jest Barabasz, to jest, hmm. e, tak? Czyli Jezus, syn, e, syn ojca, tak? Hmm. Baraba. Właśnie, to jest coś ciekawe, bo w zasadzie nie muszę tego robić. Dlaczego on to robi? Przecież. To do, do niego należała decyzja w tej kwestii, kogo ma wypuścić. Skąd taka konsultacja z tłumem? Tak, no być może chciał. Nie, nie widział, jakby, że te zarzuty Sanhedrynu mają jakąś zasadność, i być może liczył, że wyjdzie, że wiecie, nie będzie musiał on podejmować decyzji, tylko zepchnie decyzję na innych. I, by, mm -hmm. I być może dlatego jakąś skrajną postać wybrał, licząc, że jednak wypuszczono. Tak, poprzez tak silnie postawiony kontrast tak. będzie w stanie wpłynąć na, na tłum. I tak? chyba mu nie wyszło po prostu, bo został tłum pod, y, mm, mm -hmm, tak. Tak, podburzony, żeby wołać, żeby wypuścili barabasza. I to, ale ciekawe jest to właśnie, że to też znów pokazana jest misja i tożsamość Jezusa. Tak? Tutaj jest y, ten, ten Jezus Baraba, tak, czyli syn Ojca. A tutaj jest ten, który Marek mhm. napisał w pierwszym wersecie swojej Ewangelii. To jest początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, mhm. Synu Bożym, tak? I teraz lud wybiera Barabasza, i Barabasz złoczyńca jest uwolniony, a Jezus jest potępiony. I on, jakby w miejsce Barabasza e, e, przyjmuje, no, tak naprawdę tą karę. Tak, ja I, I to jest, kończę, że to jest taka ilustracja, właśnie tej misji Jezusa, który przychodzi właśnie w miejsce nas wszystkich, umiera, tak? Bo, bo, bo Pan Jezus właśnie, jak w świętego, mówi, umarł za nasze grzechy, za nasze winy, tak? I, I tutaj w ten sposób też tak bardzo plastycznie widać, że Jezus wchodzi w miejsce zbrodniarza. Będę miał do tego też jakąś, myśl jakiś komentarz, ale Mariusz, gdybyś mógł odnieść się jeszcze też do tej znaczy, sprawy. Ja, ja jeszcze myślę właśnie o samej postaci Bar Barabasza. Czy on zrozumiał jakby swój problem, tak? Bo jego sytuacja zmienia się radykalnie. Piłat... Doznaje, Generalnie to jest kryminał. Piłat doznaje uwikłania kryminał. takiego, które, no, źle, źle, źle mu wychodzi biorąc pod uwagę jego dalszą historię. Dla Barabasza to był najlepszy dzień w życiu. Był moment i, i z, z, kara śmierci zostaje zamieniona na na, na wolność, tak? Więc Jak ciekawe, w, czy czy jakaś taka w, w, refleksja, prawda, w związku z Jezusem, czy on to kiedyś przemyślał. Wiecie, bo nieraz ludzie, ludzie doświadczają pewnych rzeczy, ale nie zawsze to przypisują Panu Bogu. Jakby nie potrafią się nad tym zastanowić i zobaczyć w tym, w jaki sposób Bóg działa w ich życiu, więc pomyślałem sobie, czy on to zrozumiał, czy ta refleksja dokonała jakiejś głębokiej przemiany w jego życiu, w jego postawie. O tym milczą, także możemy sobie hmm. tylko takie pytanie. Tak. Chociaż postawić. inna mówi o innym zbrodniarzu, mm -hmm, który mm -hmm. na krzyżu Siogadam. coś zrozumiał. Tak. Tylko właśnie cały czas mi jednak przeszkadza ta, ta taka słabość, bo z jednej strony taki, powiedziałbym, mocny żołnierz, tak? wiem, że Piła to nie był taki. Łagodny człowieczek. On potrafi tam. Ja pewnie... na koniec parę grubych tematów. Tak, i, i w i o tym wspominał. Potrafi przywalić pięścią w stół, mieć swoje zdanie. Tak? Jego pozycja mu to gwarantowała. Tutaj jest takim słabym człowieczkiem w tej historii, bo, bo wie, że Jezus jest tym dobrym wybor, wyborem. Ale... Wie, że jest, jest niewinny. Tu się powtarza cały czas ta myśl, że on był przekonany, wiedział, że zabi... zawiści go wydali. No to czemu chłopie nie walnąłeś z częścią Ale właśnie kontekst ten historyczny pokazuje, że to była naprawdę gęstniająca atmosfera wokół niego i on może bał się naprawdę mm. jakiegoś buntu, bo. W konsekwencji. Y, y, tak. I, I znów mógłby mu się, musiał, nie wiem, walczyć y, i tak dalej, więc może chciał zachować naprawdę mm. spokój i tutaj chciał jakoś, z jednej strony widział nastroje społeczne i jakoś próbował mm. manewrować, manewrować tak, żeby. Z korzyścią hmm. dla siebie wyjść z tej sytuacji. A zobaczcie, jak to też jest właśnie, że czasami e, tak się człowiek próbuje poukładać z wszystkimi dookoła, że z tego wychodzą tragiczne, tragiczne rzeczy. Czasami po prostu trzeba e, wziąć odpowiedzialność e, w, I, w tak i, i też, też być po prostu człowiekiem uczciwym z, i sprawiedliwym. Zbrodniarzy, tak, którzy mordowali wynika. ludzi, też potem mówili, to nie my. To, to, to rozkaz. Nie? To, to nie? To rozkaz okaz, tak. On też tutaj ma, ma, ma jakąś funkcję, ma rozkaz i gdzieś tam tam próbuje wejść w takie miejsce, gdzie wszystkie koty są szare, prawda? A takiego, miejsca, a takiego miejsca nie ma. Ciekawe porównanie. Natomiast odwołując się jeszcze właśnie do tego wątku dotyczącego no właśnie tego syna ojca, tak? syna, syna Boga. Ja to też to widzę w perspektywie no właśnie przymierza testamentowego, dlatego że kiedy popatrzymy i w ogóle całej historii Eksodusu i tego wszystkiego, co się wiąże, a co też jest ważnym tłem dla całego opowiadania Ewangelii Marka, bo na gruncie Starego Testamentu my widzimy, że pierworodnym Boga, czyli Synem Bożym jest Izrael. To nie jest jakaś jednostka, tak? tylko że to jest, można powiedzieć, ten, ten podmiot zbiorowy, jakim jest, jakim jest naród i kiedy popatrzymy sobie na to i w jaki sposób naród postępuje w stosunku do tego bilateralnego przymierza pomiędzy Bogiem a a, a sobą, tak? To my widzimy notoryczne po prostu stawanie w poprzek tego przymierza i łamanie tego przymierza. A wiadomo, że przekleństwem przymierza no, w wielu przypadkach jest e, zwyczajnie śmierć, tak? To są następstwa przestępstwem, e, czy inaczej zapłatą za grzech jest e, jest śmierć, nie? I, i w tej perspektywie ja też mam takie poczucie, że ten motyw tego syna, aby, który tutaj się pojawia, jest w jakimś sensie też typologicznie, właśnie figurą, taką figurą na to, że Jezus wchodzi w to miejsce, ponieważ bierze na siebie nasze, nasze winy. Tak? Że ten krzyż jest niczym innym jak formą, no właśnie, wypełnienia warunków przymierza. Tyle, że. Paradoksalnie Jezus, utożsamiając się ze swoim narodem, wchodzi jakby w, w, w tę rolę, przyjmując na siebie konsekwencje i następstwa po to, żeby ten, który jest za to odpowiedzialny, który ponosi winę, mógł wyjść wolny. I to jest chyba taką też kwintesencją i istotą takiej teologicznej interpretacji w ogóle krzyża, i dlaczego też no właśnie ten Mesjasz w perspektywie wielu myśli Starego Testamentu i też tego tła, o którym mówimy, jest Mesjaszem cierpiącym który musi w takich, na takich warunkach zostać przyjęty przez uczniów, jeśli oni mają go widzieć w sposób prawdziwy. Rzecz numer dwa, jeśli mają być zdolni do naśladowania... Mesjasza w taki sposób, jakiego w jaki sposób pokazuje samego siebie. Mhm. Czyli tak jak Wizajasza w 53 rozdziale, mhm. w 11 mówi, za mękę swojej duszy ujrzy światło, jego poznaniem się nasyci: Sprawiedliwy, mój sługa, wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. <laughs> tak? Ten niewinny mhm. cierpi za win tych niesprawiedliwych. tak I tutaj no tak, Jezus, ten reprezentant całego Izraela, ponosi. No to, to jest ta nowotestamentowa perspektywa tak. interpretacji śmierci Chrystusa tak. i przyczyn, dla których to wszystko się dzieje. Yy, może tak, bo yy, my widzimy, że ten motyw dotyczący właśnie cierpiącego sługi i tego Mesjasza, który jest, nie jest Mesjaszem tak królującym, jakby chcieli tego uczniowie, jak chciało tego wczesne społeczeństwo, choćby to, które krzyczało w czasie triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, mając w, swoim, w swojej myśli zupełnie inne idee dotyczące królowania. No, ten motyw wyniesienia na krzyż, on się tutaj wiąże też bezpośrednio właśnie z tym, że Jezus jest tutaj królem Żydów. Tak? Umieścili napis podający powód Jego skazania, głosił on Król. Żydów. I to jest 26 wers tego 15 rozdziału. Um. Tak aczkolwiek nie, nie było to żadne wyznanie wiary. To, to była pewna ironia. No, oczywiście, A cały czas się pojawia te, to pojęcie, to, to nazwa, ten tytuł Jezusa król żydowski, ale. Właśnie cały czas ten sam sposób, w taki sposób ironiczny, próba wyśmiania go, nawet o przebraniu Jezusa, tak, w jakąś yy, koronę. I purpurę. I purpurę, prawda? I zamiast berła trzcina. Ta, 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 taka po prostu zwykła ludzka błazenata, robienie sobie śmiechu, z cierpienia, z człowieka, prawda? Yy, no to jest zabawa. Mimo wszystko, a mimo wszystko oni potwierdzają jaki, jaki, jakąś, jakiś fakt, tak? Bo jest, jest rzeczywiście królem, i tutaj, jakby powiedział, że tutaj jest w pełnym swoim majestacie. Nigdy Jezus nie był bardziej królewski niż właśnie w tym momencie, prawda? Kiedy, kiedy doznaje, szyder doznaje cierpienia i z taką godnością na to wszystko reaguje. Tak, czyli oni się z Niego wyszydzają, tak. śmieją się z Niego. On rozumie, tak. że On jest i ma swoją tożsamość właśnie tą królewską. I tutaj ta ironia jest no, tak. bardzo mocno tak naprawdę na niekorzyść. Tych śmiejących się, bo jest to powiedzenie, tak. kto się śmieje, ten się śmieje ostatni. To faktycznie potem ten centurion patrzy na to wszystkie wydarzenia na krzyżu i mówi, że ten zaprawdę był synem. Ale Bożym. jak on sobie poukłada? Bo zobaczcie, to, to wyznanie nie pada z rąk y, faryzeuszy, czy, czy kapłanów, czy tych wszystkich, którzy tam byli obecnie. A była tam jakaś, jakaś elita tak? duchowa, nawet nie pada to wyznanie z ust uczniów, To, że przecież tyle wiedzieli o Jezusie, żyli. Uczniów już nie ma. No nie ma, no gdzieś tam się, no właśnie tutaj ich zabrakło. I jakiś dziw, dziwny człowiek, jakiś żołnierz, który, prawda, bo nie wcześniej, nie wiem, albo trzymał młotek, albo trzymał gwoździe, albo jeszcze mm -hmm. coś innego robił. Nagle no, on sobie to wszystko poskładał w głowie i mówi: Zaprawdę ten był synem Bożym. A to już nie jest ironia. To jest, ja wierzę, autentyczne mm -hmm. wyznanie, które się w nim pojawiło. Nawet może nie do końca wszystko rozumie, ale być może to jest działanie ducha świętego, który to wszystko w jego głowie poskładał, prawda? To, co przeżył, to, co słyszał ten jest zaprawdę Synem Bożym. No to, to jest na pewno szczególne, szczególne wyznanie, które pojawia się w Ewangelii Marka. To jest rozdział 15 mhm. i werset 39, końcówka tego tekstu. Setnik, który stał naprzeciw Niego, gdy zobaczył, w jaki sposób Jezus umarł, stwierdził, ten człowiek Naprawdę był synem Boga. No, jest to uderzające i jest to w ogóle niezwykłe z tego chociażby względu, że jak prześledzimy sobie całą Ewangelię Marka od samego początku, tak? I czy spojrzymy na manuskrypty nowotestamentowe, które w, w nagłówku, czyli w pierwszym zdaniu tej Ewangelii mają ten Syn Boży, czy nie, to faktycznie w dalszej części widzimy, że to, to określenie będzie wybrzmiewało tylko i wyłącznie, że tak powiem, w ustach demonów, jeśli mają jakieś usta, ale, że tak powiem, ze strony tych, które zostały wypędzane i rozpoznawały w nim ten autorytet, który posiada i wybrzmi ze, z ust samego Boga dwukrotnie w, w sytuacji chrztu i w sytuacji Sytuacji y, przemienienia. To jest mój syn, czyli syn y, Boga. Żaden człowiek. Przez całą Ewangelię nie rozpoznaje tożsamości Jezusa aż do tego momentu, kiedy można powiedzieć, ta tajemnica w jakimś sensie mesjańska zostaje dopełniona i zostaje ten syn w sposób jasny, że tak powiem, nazwany przez kogoś konkretnego. Jak popatrzymy sobie na cały obraz Ewangelii Marka i na te też wszystkie rzeczy, które do tej pory się wydarzyły, w jaki sposób według treści Ewangelii Marka możemy z z zdefiniować i zrozumieć istotę synostwa Bożego? No tutaj syn Boga w tym kontekście Ewangelii Marka to jest ta e, Jezus, który przychodzi, który zjawia się jako reprezentant Boga, który wnosi królestwo Boże, mhm. Boże panowanie w, tam, tak. gdzie się znajduje i ten, który wzywa lud Boży do pokuty, tak? Do, do przyjęcia tego królestwa, przyjęcia Bożego powołania. Y, 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 Bożego wezwania, tak do, do, do przyjęcia tego panowania Pana Boga, a jednocześnie w pewien sposób też te przypowieści różne i te napięcia między Jezusem a właśnie tym religijnym establishmentem, mówi też jako sędzia. Jako mm. sędzia tych, którzy powinni się zaopiekować narodem, a naród jest jak owce, które nie mają pasterza. I, I w ten sposób pan Jezus przychodzi. No to też pewnie będzie się wiązało z, z motywem syna człowieczego, który wybrzmi w kilku miejscach ew, właśnie tak. tej Ewangelii w odniesieniu do Daniela, rozdziału siódmego. Nie? Tak, tak. Czyli ten, który właśnie reprezentuje nas na sądzie, lud, którego królestwo jest złożone w jego ręce, tak? I, i tutaj y, jest jasno wezwanie, tak? Do posłuszeństwa królowi. Okej, okay, więc widzimy, że, to, że, 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 że ta idea z, y, Syna Boga. To jest tytuł Syna Boga. Tak, to jest tytuł mesjański i on jest bardzo, że tak powiem, pojemny. Tak? W nim się bardzo wiele zawiera i zawiera się w dużej mierze poprzez odsłanianie tego w opowiadaniach Ewangelii Marka, które właśnie poprzez tę narratywną formę będą nam pokazywały bardzo istotne aspekty tego, kim jest, kim jest Jezus. Tak. tak i, i, I wcześniej i później często królowie ten taki tytuł też posiadali, więc to jest ten królewski mesjański tytuł. No tak, pamiętam jedną książkę, którą czytałem. Chyba, Krega Evansa, dobrze pamiętam, w którym pokazuje właśnie, jak motyw syna Bożego, ta idea właśnie, gdzie Chyjostoteu, tak, w tym świecie właśnie greckim, czy, czy ekwiwalent w języku łacińskim, wiązał się z postacią cesarzy rzymskich, tak? Pokazując, że to Jezus jest, właśnie temu też środowisku rzymskiemu, do którego kierowana jest Ewangelia, tak? Że to Jezus jest właśnie tym, który. I centurion. Pełni ten, ten <grym> no, może to też powód, dla którego rozpoznaje paradoksalnie, w całej tej historii, rzymski legionista, który jest w stanie to nazwać. No, no jest w tym coś na pewno niezwykłego i głębokiego. I tutaj warto zwrócić uwagę właśnie, że tu jest sporo, są pewne paralele do chrztu. Tak? Do chrztu, który był takim miejscem inauguracji w, w, w służby w, 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 w Jezusa. Tak, tutaj jest kilka takich podobieństw, między innymi e, ro, e, niebo, tak, się rozpościera e, 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 przy chrzcie i ten głos Boży dociera z nieba, tak, I, i też Bóg mówi: To jest umiłowany syn mój. Tutaj e Rozpościera się, zasłona się rozdziera, tak? To może przeczytamy te teksty, bo tak. wersety 20 po 32 pokazują nam właśnie Jezusa, który jest prowadzony na Golgotę, tak? Który zostanie w pewnym momencie wyniesiony na krzyż. 23 weset dawali mu do picia wino zmieszane z milą, nie chciał. Wtedy go ukrzyżowali i rozdzielali jego szaty, rzucali o nie losy. są właśnie te motywy z Psalmu, tak? A gdy go ukrzyżowali, była godzina dziewiąta. Umieścili też napis podający powód jego skazania, król Żydów. Może idąc dalej, od wiersza 33, do którego też do tych motywów się odwoływałeś, a około południa całą ziemię zaległa ciemność. I trwała aż do godziny piętnastej. O tej też godzinie Jezus zawołał: Eloi, Eloi, lema sabachtani. Co w tłumaczeniu znaczy, Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? A niektórzy ze stojących, gdy to usłyszeli, powtarzali między sobą, spójrzcie, woła Eliasza. Ktoś podbieg nasączył gąbkę kwaśnym winem, zatknął na trzcinę i próbował mu dać pić, mówiąc do pozostałych, zostańcie, zobaczmy, czy Eliasz przyjdzie go zdjąć. Jezus zaś zawołał donośnym głosem i wydał ostatnie tchnienie. Wtedy zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry w dół, a setnik, który stał naprzeciw Niego, gdy zobaczył, w jaki sposób Jezus umarł, stwierdził, ten człowiek naprawdę był Synem Boga. No i tutaj mamy motyw dotyczący kobiet, który się tak. pojawi w tak, dalszej części. Czyli nie. jest rozdarcie nieba, tutaj rozdarcie zasłony, jest głos Synu ujmowany, tutaj jest głos Syn Setnika. Boży. Tak, Tam Duch jako gołębica stępuje na Jezusa, tutaj Jezus oddaje swego Ducha, tak? I jest też motyw Eliasza, tak? Tam Jan Szciciel jest nazwany Eliaszem, a, tak? Tutaj a, tutaj, a, tutaj, a tutaj słuch słyszą, tak, że o, on wzywa Eliasza? Tak? Nie dosłyszeli dokładnie słów Pana Jezusa. Czyli, czyli można powiedzieć, czyli... że klamra misji, <kluzny> misji Jezusa Chrystusa. Tak, ale jeżeli zrozumiemy chrzest jako to namaszczenie do służby królewskiej tego, mhm. który właśnie przychodzi zaprowadzić Królestwo Boże, to tutaj mamy tą paralelę, gdzie jest znów jakby przypomniane, to jest ten namaszczony Syn Boży. To jest w tym jest, Mesjasz, tym jest istota Chrystus to właśnie znaczy namaszczony, tak, z języka hebrajskiego mm. czy greckiego. Czyli on jest tym pomazańcem pana, tak? Pomazańcem pana, który właśnie jest, umiera jest, za swój To jest klamra, lud. nie? To, to jest klamra. Początek i, ko i, i koniec całej służby, całego dzieła. Od, od pierwszego rozdziału Ewangelii Marka, od wprowadzenia mm. do Ewangelii Marka do tego kluczowego dzieła objawiającego prawdziwą tożsamość mesjańską Jezusa Chrystusa właśnie w takim konkretnym wydaniu. Ja mam taką, taką myśl jeszcze właśnie w kontekście tego tekstu, który teraz przed momentem czytaliśmy i właśnie z tym odniesieniem do psalmu 22 wiersza drugiego Eloi, Eloi lema Bachtani, bo to jest taki moment, taki motyw, który w jakimś sensie Mógłby wskazywać na jakąś taką, takie totalne poczucie beznadziei, w której, w, której w, w tym konkretnym punkcie znajduje się Jezus. Natomiast zastanawiam się nad takim jednym wątkiem, który wydaje mi się, że jest dość istotny i ważny w perspektywie właśnie. Te, tego zaufania w stosunku do Boga w momentach najtrudniejszych, jakich, jakie mamy w swoim życiu. Bo my zdajemy sobie sprawę z tego, że psalmy często w tym środowisku, właśnie żydowskim, w tym okresie intertestamentalnym, w Synagodze i tak dalej, pełniły te funkcje związane z modlitwą, z, z, z tekstami, które były wyśpiewywane albo wypowiadane przez ludzi w różnych momentach swoich życiowych, czy to liturgicznych, czy indywidualnych, osobistych, które miały wpływ na to, co dotyczy ich właśnie rzeczywistości codziennej. I gdybym mógł was poprosić, żebyście otworzyli ten psalm 22, bo my widzimy, że wiele tutaj z tego psalmu zostaje w pewnym momencie wzięte i wprowadzone do, do całego opowiadania, do całej narracji o ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa. Natomiast ten psalm dzieli się na dwie części. Ta pierwsza część jest taką częścią, która naprawdę, no właśnie, tchnie tym, tymi kwestiami dotyczącymi trudności, te, tego poczucia beznadziei, samotności, odrzucenia sądu. Ale jest jeszcze druga część tego psalmu. Jak, jakbyście mogli wskazać, przeczytać te wybrane fragmenty, które pokazują trochę inną odsłonę tego, tego tekstu i też tego wołania modlitewnego Jezusa, który jest znoszony z krzyża. To jest, zacznę w tekście. Myślę, że to jest autor od tego psalmu, tak? bo my to to z doświadczeniami Jezusa na krzyżu, ale przecież ten psalm powstał znacznie wcześniej. Czy to jest psalm inspiracją. bez nadziei? To znaczy, to jest taki psalm, który od, od, odmalowuje jakby stan psychiki człowieka, który, który zmaga się z osobistym doświadczeniem, bardzo ciężkim. Wpierw tutaj mamy te Czarne kolory, tak? Wołam, ty nie odpowiadasz i tyle różnych problemów jest wokół mnie, ja sobie z tym wszystkim już nie daję rady, już, już myślę, że zaraz się rozpadnę sam w sobie. I potem mamy w zasadzie chyba 22 wiersz. Wybaw mnie z paszczy lwa i od rogu bawołów ty... Odpowiedziałeś mi i nagle zmiana. I będę opowiadał imię, twoje, o moim będę cię chwalił, pośród zgromadzenia i tak dalej. Zobaczcie, jaka zmiana wewnętrzna. Ja myślę, że każdy z nas się z tym zmagał. Ja, ja osobiście kiedy przeżywałem takie podobne doświadczenie, kiedy mogłem zawołać do Pana Boga: Boże mój, Boże mój, czegoś mnie opuścił, tak? Ale mm. kiedy, kiedy jednak trzymasz się Boga i, i modlisz się, nagle przy, przychodzi w taki sposób. Trudno wytłumaczyć taka nadzieja. Pamiętam takie moje doświadczenie, kiedy zmagałem się z czymś, z wielkim ciężarem. Wydawało mi się, że wszystko jest wokół mnie czarne i przód i tył jest czarny. I nagle Bóg włożył moje, w moją serce nadzieję i zacząłem w sposób taki naturalny Pana Boga za to wielbić, chwalić go. Więc ja, ja widzę tu takie ludzkie doświadczenie, że to nie jest poezja, którą mm, napisał autor, siedząc gdzieś tam przy stoliku, popijając kawę, tak? Tylko jest to głębokie doświadczenie, modlitwa, która. Pokazuje tą przemianę, która dzieje się w człowieku, kiedy doznaje właśnie, doświadcza Bożej łaski. Tak? I Jezus też wpierw doznaje tego bólu, cierpienia, ale w pewnym momencie też tą nadzieję łapie, bo jeśli, bo jeśli mówi na w ręce Twoje, polecam ducha mojego, to że wie, że ojciec go tak naprawdę nie opuścił. No właśnie, to jest dla mnie takim bardzo ważnym wątkiem, bo. Kiedy myślę sobie o, o Jezusie, o jego też świadomości relacji z, z Ojcem, to pomimo całej świadomości, ponoszenia jakby na sobie winy i tej świadomości, wzięcia na siebie odpowiedzialności albo utożsamieniu się właśnie z tym pierworodnym, jakim był Izrael i poniesienia konsekwencji, to, to wyobrażam sobie taki moment, kiedy ten Jezus, który z Pisma i jest w takim krytycznym momencie swojego życia zaczyna wołać do Boga Eli Eli lema Sabachthani, ale ten sam się w tym punkcie nie kończy I, i gdzieś finalnie po prostu w swoim sercu właśnie w ufności i wierze rozumiejąc sens tego wszystkiego, co się dzieje, wierze do Boga będzie należało ostatnie słowo, nie? Bo przecież przecież to wcześniej zapowiadał raz. Drugi i trzeci, choć uczniowie nie rozumieli, co znaczy zmartwychwstanie, bo pytają się, co to ma być, tak naprawdę, jaki jest tego sens, to, to Jezus ufa swojemu Ojcu. No i to jest też obraz tego sługi króla. Pan Jezus jest królem nie tylko żydowskim, ale całego świata, ale on tak pokornie służy i idzie taką pokorną drogą, żeby osiągnąć swój cel. To on, on wygrywa w bitwie mhm. ale ta bitwa to nie jest bohaterska taka zwycięstwo militarne to jest poddanie się pod ubiczowanie pod plucie pod to wyszedzanie w końcu pod ukrzyżowanie taki moglibyśmy mówić tak że pan Jezus stosunkowo szybko umarł jak mhm. na skazańca ukrzyżowanego bo śmierć na krzyżu to jest śmierć po prostu ze zmęczenia i niemożliwości Wzięcia kolejnego tchu, a pan Jezus, i to zwykle trwało kilka dni. Tutaj pan Jezus umiera tego po kilku godzinach, co pokazuje, jak bardzo był wycieńczony, jak bardzo był pobity, tak umęczony. A, a z drugiej strony pokazuje, jakim bohaterskim jest królem, który zwycięża miałeś... wy, swój lud. Mm -hmm. w, ja tutaj w perspektywie tak? ja tutaj to właśnie to jest bardzo widoczne. Ludzie często pytają się nas, pastorów, czy wątpliwości świadczą o jakimś braku wiary? I ktoś mówi o tym, że miał moment takiego ciężkiego zwątpienia, tak? W wyniku mm. osobistych doświadczeń. Ja się bardziej obawiam o ludzi, którzy nie mają takich wątpliwości. Takich Piotr, takich jak Tak, którzy są poukładani i wszystko najlepiej wiedzą, bo właśnie wątpliwości. Mm, uczą pokory. Uczą pokory i je prowadzą, właśnie. Prowadzą profesji. do Pana Boga, do, do tego Bo mieli człowiek wszystko wie, to tak często że wszystko wie, a potem, kiedy ma trudny czas, to nagle wszystkiego nie wie, wszystko odrzuca, prawda, a człowiek, który wątpi, że wciąż się wewnętrznie zmaga z Bogiem. Ja wierzę, że zaczyna się od wszystko, od tej ciemnej strony, od tego wyznawania Panu Bogu, tych problemów. Tej beznadziejności, ale, ale kończy się tym wewnętrznym zwycięstwem, kiedy wiara w nas zwycięża. Tak? Bo to jest wiara, to nie jest pewność, bo ten, kto już kto wie, tylko wie, to nigdy nie doświadczy wątpliwości. On nagle przestanie o tym wiedzieć. Tak? A człowiek, który ma wątpliwości, Opiera się na wieży i on rozpaczliwie Pana Boga szuka w swoim życiu. I to jest tutaj bardzo widoczne. A wiecie, co mnie uderza tutaj jeszcze w tym fragmencie, który tak studiujemy, to że podczas wieczorzy pańskiej, tak, kiedy rozpamiętujemy te wydarzenia, często zwracamy uwagę hmm. właśnie na ten element przebaczenia grzechów, że Pan jest umarł za nas. No i to jest okej, okay, tak? Ale zobaczcie, że tutaj Mark, Marek pisze o tym. Pokazując tożsamość Jezusa, że on jest królem, że oni go wyszydzali, ale tak naprawdę on jest tym królem i się pokazuje ten aspekt właśnie, że my jesteśmy mm. winni poddaństwo nasze, że my potrzebujemy całe życie zawierzyć Jezusowi, tak oddać mu się, bo on jest tym prawdziwym królem, który w taki bohaterski sposób zbawił nas. I, i wydaje mi się, że to też jest właśnie wezwanie do całego świata, aby przyjąć go takim, jakim jest, czyli mm. jako króla całego świata, jako pana mojego życia. Nawet jeśli te, ten, to królowanie będzie w, w, w tego typu odsłanie, prawda? To też trzeba go naśladować? Tym tam. bardziej, tym bardziej nie. Dlatego Paweł pisał potem, że to jest dla niego przywilej móc hmm. cierpieć dla Jezusa, bo idzie w jego ślady. On robi coś, co jego mistrz robi. Mateuszu, Mariuszu, Rozdział 15, że tak powiem, domyka się na takich warunkach i w takiej perspektywie. W 16 rozdziale, w kolejnym rozdziale, który będzie przed nami, Jezus zostanie złożony do grobu, a potem będzie triumf w postaci właśnie pustego grobu, zmartwychwstania Jezusa, w tym grobie nie będzie. Natomiast na poziomie, że tak powiem, tej historii, tego 15 rozdziału, myślę, że też taką właśnie obietnicą na czas trudny, dla, dla każdego człowieka, który mierzy się dzisiaj, właśnie ze swoim krzyżem, który musi przerabiać, który jest, no, jest dramatycznym doświadczeniem, mogą być właśnie te słowa, nadziei, wypowiadane przez Jezusa, że za tym opuszczeniem, jednak i tak jest Ojciec, który nas nie zostawi i do Niego należy ostatnie słowo. A też jakby przychodząc do Jezusa zawsze znaczy on zmienia nasze życie i, i znów końcówka opisuje kobiety. Znów ten motyw z tymi kobietami przejawia się, przejawia się też przez całe nasze studium. Mm -hmm. I tutaj to znów przy krzyżu kto jest przy Jezusie? Mm -hmm. Tylko te kobiety, które chodziły z nim i usługiwały. I wiemy, że no w tamtych czasach te kobiety chodzące za nauczycielem to nie był standard, to, to był wyjątek, to jest jakieś działanie kontrkulturowe i Pan Jezus w jakiś sposób docenia kobiety. Pan Jezus pozwala im na pewne rzeczy, których w ogóle w tamtych kulturze w ogóle nie istniały. I Pan Jezus jakby podnosi y, przez to y, w ogóle w, jakby wartość społeczną w społeczeństwie kobietę i, i wprowadza kobietę do pewnej sfery publicznej, w której no, w tamtych, tamtej kulturze kobiety nie istniały. Tak, takiej w takiej warstwie publicznej, szczególnie w tej y, żydowskiej, Części tego społeczeństwa, a tutaj wśród uczniów Jezusa są kobiety, chodzą za Nim, jak na uczniowie, usługują, a przy krzyżu już nawet nie ma właśnie uczniów, ale kobiety mm -hmm. są mi. To jest taka piękna, mi się daje też, lekcja, dla nas to i mężczyzn właśnie, że zawsze, że jak, jak, jeżeli możemy ufać jakimś kobiet, jakimś ludziom, to kobietom, bo pan Jezus tylko nad kobietą, tak nawet, mógł, naprawdę, nawet w tych ostatnich chwilach no, no, poniekąd, można powiedzieć, że te kobiety też staną się taką klamrą, tego studium tak. i tego I kolejnego, jest, tak? Tak? ponieważ od nich tak, tak że naprawdę roz, rozpocznie się rozdział y, właśnie szesnasty, traktujący hmm. o tym świadectwie, które zostanie złożone. Czyli, czyli Jezus odmienił los kobiet, można powiedzieć. Też, czasami tak się... Ja bym powiedział, że odmienił los wszystkich. Hmm. Tak. Też, y, gdy też. Czasami, też, i, też można tak powiedzieć. Czy tak myślimy o sobie źle. Ja mam takie momenty, że myślę o sobie źle i tak myślę sobie, czy, czy za taką miernotę Jezus mógł umrzeć. Nie <laughs> wiem, czy was to dotyka, takie pytanie, ale Tutaj po tym, że to są same miernoty. Tam w zasadzie naj, najbardziej wy, wypada ten, ten setnik, prawda? Ktoś obcy, Rzymianin, a, a przywódcy religijni, a, a piłat, a, a uczniów tam w ogóle nie ma gdzieś, po prostu zniknęli, ukryli się. To pomyślałem sobie rzeczywiście, no, jest nadzieja dla wszystkich. Jeśli Jezus umarł za, za tych ludzi, to umarł też za, za każdego z nas. Jeszcze to powiem, że tak o tych kobietach mówiłem dlatego, no bo ponieważ jeżeli Jezus tak nobilitował kobiety, to. Tym bardziej my powinniśmy, a nie czasem są takie tendencje, żeby kobiety od służby odseparować, tak? od Nie dopuszczać do pewnych stanowisk takich, bo one są miejscami dla mężczyzn. A tutaj przykład mamy mistrza zupełnie inny w tej, w tej mierze. Więc czego krzyż w takim układzie w tym zakresie nauczy nas dzisiaj? Inkluzja. Włączenie wszystkich na każdym poziomie wskazania, że ci, którzy być może jawią się y, społecznie jako o osoby o mniejszej wartości, niejednokrotnie mogą mieć większą godność, większą dojrzałość, większą świadomość. Może właśnie tego, że nie, nie, to, nie, nie możemy ludzi oceniać, bo nie wiemy, jak, jak, jak zachowają się takich momentach krytycznych, tak? My często albo o kimś myślimy bardzo, bardzo dobrze, przywódcach religijnych, tych, którzy gdzieś tam stoją na czele, prawda? To, no, o przywódcach się... religijnych na pewno bardzo dobrze wszyscy myślą, Mariusz. No, no dzi dzisiaj, <grym> dzisiaj może nieco inaczej, ale przecież do, do niedawna, tak, no ludzie, którzy gdzieś tam... Mm, do wczoraj. Do wczoraj, <grym> tak, <grym> nauczali. A tutaj Jezus pokazuje, no, ten, historia pokazuje nam, że, że... Może być zupełnie inaczej, że ktoś, to Wydaje się, jest tak, tak, taki moralnie mocny i w porządku może zawieść, a ktoś taki pogardzony, może, może, może się sprawdzić tak? i może uchwycić Jezusa. Przecież mam jeszcze inne z innych Ewangelii, gdzie widzimy, że to właśnie łot na krzyżu wygrywa tą walkę. Oni tam walczą, nie wiem, o kawałek putna, <laughs> Drudzy mają fajną zabawę, a pewien a, a człowiek wiedział o, o co w tym wszystkim chodzi i, 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 i zgarnął, zgarnął szóstkę na, na loterii. No, dobrze. No to tym optymistycznym akcentem zakończymy nasze, nasze studium, te analizy w ogóle tego 15 rozdziału z różnymi linkami praktycznymi i lekcjami, które mogą z tego wyniknąć. No i cóż, to może I też. też Poprośmy Boga o to, żeby, żeby ten krzyż, który będzie indywidualnie, czy jest, czy, czy był naszym udziałem, też mógł wywrzeć, że tak powiem, ten efekt, który przyniósł światu przez krzyż Jezusa Chrystusa, tak? Czyli mógł być doświadczeniem, które poprowadzi ku pozytywnej wewnętrznej przemianie. Po, pomodlę się, okej? Okay? Panie, bardzo Tobie dziękuję za to, że z Mariuszem i z Mateuszem mogliśmy dzisiaj przy tak niezwykłym i ważnym fragmencie Ewangelii się spotkać, żeby o Nim porozmawiać, żeby zobaczyć, kim jesteś dla nas jako właśnie jako Syn, Syn Boży, jako ten, który wszedł w nasze miejsce, który oddał swoje życie i dał nam też wzorzec. Dodaj nam siły, żebyśmy potrafili nieść swój krzyż i żeby za Nim również w życiu każdego z nas stało zmartwychwstanie. W imieniu Jezusa Amen. Amen.